MGN najlepsze suple. Sprawdź towar już dziś. Hubert Miściwojewski, Jasiek Zwykły. Dzień dobry. W skromnych, nieskromnych progach dzisiaj, słuchajcie, Jaśka, oliwki za nami. Słuchaj, jutro wielka gala Votore 7. Spotkaliśmy się na te 23 godziny, dokładnie 23,5 godziny przed rozpoczęciem gali. Jasiek, no bardzo mocna karta mi się wydaje, mocne te superfighty, mocny turniej, jak emocje? Ja już nie mam emocji, to już trzecia gala. Nie, no emocje są, kłamałbym jak nie ma emocji. Są emocje, bo pierwszy raz był Najman z Jóźwiakiem, to był pierwszy freak u nas i w ogóle na zbadanie, jak tego wszystkiego wygląda. I pokazanie się ludziom, no nie? Pokazanie się ludziom i jakby, żeby to Votore wybrzmiało trochę inaczej, świadomość. Mimo, że nazwiska były takie już totalnie freakowe. No ale tutaj mamy aptekę z Mindą, z koniem, wiesz, z zawodnikiem i tak dalej, z apteką, który pokazuje jednak, że ma jaja i wychodzi do King Konga. To jest raz. Dwa, że mamy Pudziana, o którym nikt nie słyszał, mimo że najstarszy. Sorry. Jest old Pudzian, słuchajcie, i no najbardziej tak. Wygadany. Najbardziej wygadany. Walczy z moim kuzynkiem. Z tak, Obcolem, tak. Obydwaj się wywodzą, fajnie to złożyłem, kurna rodzina na rodzinę, nas też jest paru, można powiedzieć. Obcol będzie bronić honoru, więc gitara, a jeżeli chodzi o sam turniej i chłopaku, wiesz, Więcławskiego, który wygrał ostatni turniej, się nie będzie bił. Do tego Ozzy dochodzi, kurna, też z Wilanowa od Mirka Okińskiego, więc to naprawdę będzie na pierdzie. Chłopaki mają i smaka na ten pas. Na konferencji widziałeś, co się dzieje, że naprawdę się podgryzają. Rośnie nowa gwiazda, Grzeźnik, który ewidentnie na Pasternaka mówi, że będzie kolejnym nazwiskiem Votore, jak po Pasternaku, Labrydze czy reszcie. Słuchaj, no właśnie ten Pasternak nie miał łatwo na tej konferencji. Wszyscy go podgryzali, ale dał radę, no nie? Jednak już, słuchaj, Pasta już wie, jak odpowiadać. Ale ja się cieszę, że go podgryzają, bo on tak naprawdę stał się koniem pociągowym dla tych zawodników. Tak, tak. Bo to, co on osiągnął sportowo, a teraz tak naprawdę internetowo, no to wiesz, no to ja się cieszę, że go podgryzają, bo to znaczy, że nie są takimi czysto średnio zaawansowanymi szympansami, że nie dostrzegają, rozumiesz, tej tak naprawdę, no tej odskoczni gdzieś do góry, że wiesz, podgryzanie go, że pokazanie się, no kurde, no na czymś się wybi, no świetnie, bo byli zawsze, wiesz, jakie były nudne te konferencje Votore, byli zawodnicy, oni byli prawili, oczywiście, tak, szacunek, szacunek, a teraz to zrozumienie, apteka wniósł trochę do tego, Owsiany, zobacz, jak się odpaliło te pasy. Dominik Owsiany, słuchaj, powiem ci szczerze, może chłopak, wiesz, on to nie przemyślał, ale nie zrobił, on to robił mega naturalnie, robił, no mega właśnie. Naturalnie, a to jest też chyba w tym ważne, słuchajcie, was nie było, dzisiaj było zebranie dzień przed, był wykład z marketingu robiony przez Jaśka, ale powiedziałeś tam jedną bardzo ważną rzecz i ja też tam się wtrąciłem, że to jest dla was darmowa platforma, to wy jeszcze tutaj dostajecie pieniądze, wy macie szansę się komuś pokazać i słuchaj, wspomnijmy o tym, ile osób z Votore poszło dalej, Marek Samociuk, KSW, Michał Pasternak poszedł. Bad Boy, tak, Fame, Denis Labryga również. No dokładnie. Także jakie ty masz też opinie o tym? A no to ja był szalonego reportera ostatnio w podcaście. Mówiłem, że my jesteśmy klasztorem Shaolin. No. I my wypuszczamy, wiesz, generalnie świetnie, bo oni sławią jakby dobre imię tego Votore. Mhm. Wywodzą się z tego wszystkiego, nie zapominają. Chociaż myślę, że nasz ostatni gwiazdor, Denis Labryga, to chyba trochę tak zapomniał wół, jak cielęciem był, bo doszło mi, słuchaj, ja nie widziałem tego Q&A i tego story u Denisa, że tam go ktoś zapytał, czy się widzimy na gali Votore, czyli jego fani tak naprawdę i którzy nie zapomnieli, skąd się wywiódł i w ogóle, ale Denis, no co ja mam powiedzieć, generalnie chłop zrobił dwie walki. Dostał od nas walkę, przyszedł do Super Fightu, nie wiem, ja w ogóle, wiesz, to była moja pierwsza gala i w ogóle i fajnie, pokazali się, ja wyszedłem, dałem im stawkę freaka, który na otwartym kanale jest, tak naprawdę można powiedzieć, zrobili ten wielki rewanż, no to stary, jeżeli robisz drugą walkę w życiu i jesteś main eventem, i gala jest nazwana jakby twoją walką, bo to wielki rewanż z Piotkiem Więcławskim i w ogóle. Poszło to wszystko za ciosem, bo ładnie wygląda, bo fajny, młody, bo pokorny i tak dalej. Ale wydaje mi się, że Denisowi trochę sodówka tak odrobinę, myślę, że go gdzieś tam ta Warszawa może pochłonęła, może za dużo towarzystwa, może się chłopak kurna wziął i nie wiem.
musi jeszcze w tym wszystkim odnaleźć. Ale wiesz, po słowach, jak mi powiedzieli, że to było jeszcze takie zmaskaniem, czy się zobaczy i że nie ma czasu. Chodzi o pojawienie się na gali, tak, jutrzejszej? Pojawienie się na gali, co było jakby oczywistym zaproszeniem i w ogóle, no to powiem szczerze, że w drugą stronę, jak będzie, wiesz, góra z górą się nie zejdzie, człowiek z człowiekiem zawsze. Wiem, że też będę mlaskać. Czyli co, delikatne taki nie, jest żal, nie, to nie, wiesz, to nie ma jakiejś dramy, nie ma jakiegoś zgrzytu, nie ma coś. No. To jest jakby odpowiedź na zachowanie tak naprawdę Denisa. Nie wiem, czy było przemyślane, nieprzemyślane, może coś. Dobra, jest super, świetną gwiazdą. Każda gwiazda wschodzi, świeci bardzo, bardzo jasno i każda gwiazda wcześniej czy później przygasa. A propos tego dobrze gwiazd, wiesz, niedługo zachodzi słońce, no to się śpieszymy. No właśnie, a już jakby konsensus tego, wiesz, co się dzisiaj dzieje na rynku, tak. Wiesz, że został Fame, wiesz, kto jest na Fame'ie, na nowych kartach, na Friday, tak? Fame? Na Fame Friday, Arena. Arena, wiesz, ile będą robić gal, wiesz, ile kontrowersji jest odnośnie Clouda i tak dalej, bo to też świeży temat jeszcze z wczoraj czy z przedwczoraj i w ogóle... No więc życzę szukania platform takich fajnych jak Wotor. Niedługo bardzo fajny wywiad z osobą z Fame'u, także dowiecie się więcej o Fame Friday Arena, także dużo innych ciekawostek, obserwujcie. Jasiek, oglądałem dzisiaj rolki na Wotorę i widziałem, że kupując pay-per-view jeszcze można zdobyć buty, tak? Znaczy jakby zdobyć, normalnie można je kupując tylko po prostu PPV Premium, no. Gdzie, które by, czyli jakby w pakiecie z lożą szyderców, którą będzie prowadzić EBEB. No czyli Pasternak i Lizak. Dokładnie, Pasternak i Lizak będzie prowadzić. Wyciągnąłem swoje szafy, bo już mieliśmy tam ileś pytań na grupach streetwearowców i buciarzy, no. Że fejki, że pizdejki jest na moim kanale. Jak poleciałem po nie do Londynu, 8,5 tysiąca par, jest Paragon, kulturalne 1800 funtów. Umyłeś ręce, że takie łapiesz? Ty, co ty? Że kupione w Diorze. Przybliż tak tutaj barne, jak możesz, na bucik. Jest paragonik, jest wszystko, nie ma żadnego fejka, numerki na pudełku, na wszystkim i tak dalej. No i dodam do tego, że to wszystko się udało, oczywiście, że jest to po legalu, bo też tych dram z tymi wszystkimi rozdaniami, losowaniami było. U nas firma Win-Win, legalne loterie. Wszystko zrobiła, załatwiła, mamy wszystkie papiery, regulaminy, także ani nie fake z loterią. No. We wtorek, jakby do poniedziałku, można kupować to PPV, bo VOD później można obejrzeć, nie każdy będzie miał czas, piątek. We wtorek losowanie, normalnie, komisja, wszystko, gier zakładów. Rozumiem. Legitnie, tak jak ma być. A one są warte, no na Farfetchu stoją za 100 tysięcy, ktoś je potrzyma, bo jest coraz mniej tych par. Ile? 102 tysiące złotych. Ludzie mówią, ja pierdzielę, ja się go daję coś, a za turniej, za wygranie turnieju jest 50 koła, nie? Teraz możemy nagrać odcinek, ile wart jest twój outfit. Zapraszam, przychodźcie. Mam jeszcze ładnych parę par. A to tak było na spontanie zrobione na ostatnią chwilę i to nie jest taki, ja pierdzielę, bo nie sprzedamy. No. Leżą, pyk, no, rąbną, no, sięgamy po inne środowisko, rozumiem. Nie tylko fanów Wotorę. I pomyślałem, że to będzie akurat zajebiste. Rozumiem. To co, link... Macie przypięte w komentarzu. Jasiek, jedno zachęcenie jest do gali. Myślę, że walki... Drugie zachęcenie to jest EBEB. Tak, trzecie, EBEB. Że ty będziesz prowadzić właśnie, studio. Słuchajcie, ja jutro prowadzę studio, także też oglądajcie. Trochę zrobimy to w inny sposób niż zawsze jest na galach tego typu. Trochę na wesoło, na pewno. I co, Jasiek? Niż na wesoło, tak. Może dramę jeszcze między sobą może zrobimy. Może jakąś dramę zrobimy, słuchajcie, może jakaś walka wyniknie. Chuda ręka, szczęka pęka. Pamiętajcie, Jasiek, dziękuję ci bardzo. Ja trzymaj się. Ja dobrze.